Ma siema, siema widzowie, witam, witam. Dzisiaj pod pod lupę inwestycje, w co warto, czyli nie, nie jakby pokazanie Wam jakichś jednej inwestycji, tylko co dla kogo warto, w co inwestować, to jak oddaje i co jest najbardziej opłacalnymi inwestycjami. Będzie o skrzynkach, o kapsułach i o naklejkach. No i możemy dodać coś o skineczkach jeszcze, ale to jest wiadomo, taki dodatek będzie. I ja powiem, co opłaca się inwestować najbardziej z tego wszystkiego, chociaż także, że polecam zagłębić się we wszystko. Jeszcze na wstępie. Trochę mi za sprzedało, za 24 2,80 parę. Bo sobie wzrosły, więc co? Dla mnie w sumie okej, okay, bo mam tak jeszcze ich dużo w magazynie, więc spoko, a chciałem sobie teraz budżet poprawić, i Tyćka i wystawiamy na te zamówienie, tam nie wiem, z tydzień temu ponad. Jak nie dłużej, nie no dłużej chyba nawet. Więc, no, spoko. No i coś, zapraszam Was do, do subskrybowania, użycia kodu Elzar na k i link do Discorda w opisie. No i co, sponsor kanału, jakim jest Skins Monkey. Przede wszystkim dziękuję Wam za taką ilość słów. Jesteście wielcy niedługo, konkursy wspierające i tak dalej. Ale to wszystko będzie na ten temat film, i tak dalej. Będę mówić co i jak. Ale tak, przechodząc dzisiaj do Skins Monkey, gdzie macie darmowe 5-dolarku z moim kodem. E, polecam sobie, że doładować na Skim Jak chcecie doładować na Steam, to opłacalnie jest na Skim bo jak użyjecie tutaj mojego kodu, to macie 35% bonusu, czyli przydajcie 100 dolarów, macie 135, to jest bardzo dużo tak szczerze i możecie wyjąć do tego fajne krafty, które sprzedacie z e, po prostu droższą ceną na rynku Steam. tu Widzicie jakie są krewciki i tak dalej. Naprawdę można pogrzebać i fajne rzeczy wyjąć i sobie sprzedać po prostu drożej lekko na rynku Steam, tylko musicie trochę wiedzieć o craftach. To jakieś hollow, fajne i tak dalej, ale no. To była tyle. Link do strony jest w opisie. No i dobra, dzisiaj taki film, do którego sam troszeczkę nie wiem jak podejść od początku. Dlaczego nie wiem jak podejść? Bo po prostu jest taki. Mm, taki trochę poradnikowy, nie? Ale fajny, myślę, że będzie spoko. Przede wszystkim skrzynie. Skrzynie dla kogo polecam? Skrzynie przede wszystkim polegam, polecam dla początkujących inwestorów, które, których jest dużo. Dlaczego skrzynie polecam? Ponieważ to jest prosty schemat. Jak wygląda skrzyni schemat? Inwestujecie i ona sobie w long termie będzie wam rosła. Wypadnie z dropu robi po prostu podwójność. Coś na tej zasadzie. Skrzyni kiedy spadają, kiedy są eventy? Tyle w sumie to o skrzyniach musicie wiedzieć, tak szczerze. I te skrzynie polecam inwestować? E, jakiś tam część waszego budżetu fajnie zainwestować w skrzynię, żeby sobie mieć, trzymać, patrzeć, co się dzieje. Ale jeśli ja bym miał rozpuszczać budżet dla, dla początkujących, to bym zainwestował w naklejki, bo naklejki najbardziej oddają, jeśli chodzi e, o inwestycje. E, jezu, tu są jest jakieś... ojej oj. Czekajcie, bo inaczej to zrobię. E, sticker i na przykład Rio. E, ja przede wszystkim polecam papiery, zawsze polecam papiery. Dlaczego polecam papiery? E, bo papiery są łatwym sposobem do zarabiania i dla początku są spoko. Och, zaraz się wypowiem. Dlaczego jest troszkę trudniejsze i trzeba obserwować wszystko, bo to jest bardziej ryzykowne. Przede wszystkim papiery są e, mało ryzykowne, gdyż wybrać sobie naklejkę, która kosztuje grosze, tak naprawdę, inwestujecie w nią, no nie wiem. W sposób szukacie inwestycji pod względem i ki, i kilku rzeczy, czyli na przykład, czy drużyna jest ładna i tak dalej, bla bla, bla czy ma szanse na wzrost, czyli plan inwestycyjny i macie jakiś swój plan, do ilu po prostu chcecie trzymać tą inwestycję. Typu y, kupię sobie y, Brukiego z Rio i będę go trzymać do 45 groszy. Twój plan jest do 45 groszy, kupujesz go masowo tutaj, na przykład z zamówienia. O, są tylko 15, kupuję go za 17, teraz nie wiem, zobaczę 200 i po 17. Wydaję tylko na to 34 zł, tak naprawdę, i wystawiam sobie go na te 40, na przykład 2 i tam dostanę 30, 36. mi to lekko ponad podwójność, przez co zarobię na tym na przykład 37 zł około na oko. Jest to dosyć proste, dosyć szybkie. Na pewno jest to szybsze dużo od skrzynek, czyli przede wszystkim już to czyni lepsze od skrzynek. Dlatego, że to szybsze jest to również bezpieczne. My no wszystkimi inwestujemy w dołkach, ale tego Wam chyba tłumaczyć już nie muszę, bo to już było przez wiele rzeczy wałko, e, wałkowane przez wiele odcinków. I co? E, jak chcecie jakieś wystawy znaleźć, to polecam też na moim kanale. Kilka fajnych jest przede wszystkim o naklejki, jeśli chodzi. Więc tam poleca, polecam pogrzebać coś, tam znajdziecie. I jeśli chodzi o stickery np. w Holo, też jest to dobra opcja. Tylko dla mnie to już jest opcja dla bardziej zaawansowanych. Poczekajcie. Weźmy sobie stock, Stockholm. I co? Jest to oczywiście bardzo dla zawasłanych, bo trzeba jednak śledzić te drużyny i co wypali, co nie. Wiadomo, że sz Sztokholm jest idealnym e przykładem na to, jak prawidłowo inwestować w Sztokholm, ponieważ Szczokol coraz rośnie i Sztokholm robi największe zyski. Wszystko na holo, tak na, no, na papierach niektórych też zrobicie bardzo fajne e krotności, ale chyba takie jakie są na holo, to są naprawdę przeolbrzymie. Nawet takie głupie Godsend, które ja sam zainwestowałem. Zobaczcie, inwestowałem je po 8 zł. Kiedy miesiąc temu tak naprawdę było już po 12. I przez miesiąc już kosztuje was 60, czyli ile? 4-okrotność? 40 razy 2, to jest 8, nawet 5-krotność. 5-krotność, tak naprawdę. No, tam lekko. Pięciokrotność. tak? Przez miesiąc to jest naprawdę dużo. Na rynek to jest okropnie dużo. Ja wiem, że to może nie brzmieć dla niektórych, bo dużo osób początkujących chce jak najszybciej zarobić pieniądze, ale to niestety nie na tym polega rynek, że zarobić sobie tak, o, no Znaczy wiadomo, jest teraz bardzo łatwo się zarabiało przez ten czas, bo był taki temat inwestycji. Teraz może to się już spowolnić. No i przede wszystkim sposoby w kapsuły, czyli bardzo też popularny sposób, tak szczerze, i bardzo dużo osób. Wszystkie jeszcze dodając do naklejek, to trzeba poświęcić trochę czasu dla drużyn często, żeby wiedzieć, co się dzieje. Jak drużyna jakiś upadek, zgłasza, to przed naklejka i takie rzeczy, bla bla bla. Odchodzi od sportu albo przyjeżdżasz jeszcze drużyny, to też często pikuje, bla 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 bla. bla. I wszystkie trzeba patrzeć, czy naklejki są ładne, bo też jest to bardzo istotne, nie? bo od tego zależy i a i jak ludzie je naklejają, to też jest bardzo istotne, i czy kapsuła na przykład rośnie, bo wtedy też często naklejki z nich rosną. Ale dobra, przejdźmy teraz do kapsuł. Kapsuły są zależne od drużyny, jakie mamy i osób, ile tak naprawdę nie zainwestuje, i czy event będzie trwał długo. Od tego wszystkiego naprawdę zależy. Cena na właśnie tych naklejek, i nie, nie wiem czy wspomniałem, i czy na przykład naklejki są ładne. Na przykład, no dla większości osób, będą no, ładne, więc wtedy wiemy, że to powinno być spoko. Prosty przykład. Kupujemy na promocji zawsze, na przykład, roz... ja polecam na promocji rozkładać wam budżet, jeśli chodzi o kapsuły. I kapsuły często robią kilkukrotność, Chociaż przykładem jest RMR, które nie zrobiło. Oczywiście jest to najgorszy event. Antwerp zrobił po jakimś czasie, Sztokon zrobił też. Ale po krótkim już naprawdę czasie. Więc Stokon był najbardziej udany, jeśli chodzi o kapsuły. Może to z Państwa ten przykład. I jeśli ja bym tak polecał. E, jeśli miał ułożyć w topkach, co jest najlepszą inwestycją według mnie? Najlepszą inwestycją według mnie będą naklejki w holo, ale to będą najbardziej ryzykowne też inwestycje, co to, to jest moje. E, drugie są moim zdaniem papiery. Papiery, czemu są przed kapsułami? Bo są bardziej pewne i inwestujecie mniej w to pieniędzy, mniej budżetowe są i często mają piki, przez co możecie je też fajnie sprzedać, nawet jeśli byście na tym jakoś stracili. A kapsuły już tak nie sprzedacie. Więc na drugim, na drugim miejscu dałbym e, właśnie papiery, na trzecim miejscu dałbym kapsuły, też można ich fajnie zarabiać tak dalej. Na czwartym miejscu dałbym skrzynię i na ostatnim bym zmieścił skiny. Dlaczego? Bo na przykład skiny często, rzadko, tfu, często, rzadko kiedy rosną. Dlaczego skiny rzadko, rzadko rosną? Pytacie. E, no bo to są to skiny. Skiny czasami lekko Podrastają jak skrzynka rośnie, ale to naprawdę nie ma dużego wpływu. Na przykład, dużym wpływem jest yy, Sam Soros 2, który na przykład yy, wywołał. A, to nie jest najlepszy przykład. Yy, yy, pokażę Wam na tej awce. Pewnie je kojarzycie, jak oglądacie, więc wiecie, co się działo. Zobaczcie tutaj sam e, wzrost, jaki e, był spowodowany z e, sourcem 2 i jasnością. I zobaczcie, teraz cena jest już praktycznie taka sama, jak była. Wiecie, przez to to tak cena do góry, przez samą zapowiedź światła, jak skin będzie wyglądać w grze. A teraz ludzie i tak wracają do starych cen. Czyli wyobraźcie sobie, że macie sprzedajecie i znów kupujecie ogromny zysk. Tak samo e, można zrobić sobie fajnie na kolekcjach. E, są różne kolekcje, na przykład kolekcja Anubisa uznajmy, której już nie ma w grze itd. i tak dalej. I skiny z niej po prostu w long termie lecą do góry jak skrzynki. Na przykład taki kałach jest barokowa którym oni będą nagrać film, purpura. Moim zdaniem to dobra inwestycja, tak szczerze. Skała e, skałach teraz będzie rosnął, jest dobry po prostu long term, tak szczerze, zobaczcie sobie. E, kałach sobie powolutku cały czas rośnie, nie wygląda tak super tragicznie, jest to po prostu spoko kałach do gry, który będzie rosnął w perspektywie long term, ponieważ e, kolekcji już wiecie, jest coraz mniej. No i to jest po prostu prosty argument, który ze skinami. Więc skinami są naj, moim zdaniem najgorszą z tych wszystkich inwestycji, jaka jest, ale widzicie, czasami fajnie wypalają. No i co to było na tyle w takim krótkim poradniku, może ktoś czegoś nie wiedział i tak dalej, e, to na tyle w sumie, Trzyma